Dane w tej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma 6491 linii z danymi. Naszym zadaniem jest przedstawienie tych danych w formie raportu, który będzie elastyczny i czytelny dla użytkowników nie mających dużej wprawy w posługiwaniu się tabelami przedstawnymi. Podobnie jak w lekcji tabele przedstawne podstawy, zaczniemy od sporządzenia tabeli przedstawnej. Z karty wstawianie, wybieramy tabela przedstawna, potwierdzamy wybór, zmieniamy opcję, wyświetlanie, układ klasyczny, następnie przenosimy miesiąc, kraj oraz kategorie do filtrów, a segment i brand do wierszy. W danych chcielibyśmy mieć sprzedaż oraz ilości w sztukach dla roku 2014. Sprzedaż, sztuki. Do tej pory nie zrobiliśmy nic, czego nie byłoby w poprzedniej lekcji. Sformatujemy jeszcze te dane. Oprócz sprzedaży wartościowo i ilościowo chcielibyśmy mieć także zmianę sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku. Takiej kolumny nie było już w danych wejściowych, musimy więc stworzyć pole obliczeniowe. Zamykamy pola tabeli przedstawnej. Z karty analiza wybieramy pole obliczeniowe. Warto jest nadawać nazwy polom, ponieważ jakiś czas po ich przygotowaniu możemy zapomnieć, czego dotyczyły. To będzie zmiana sprzedaży. Formuła sprzedaż z 2014 roku, możemy ją podwójnie kliknąć, podzielona, wpisałem z klawiatury, przez sprzedaż 2013. Tym razem wcisnę przycisk wstaw pole, minus 1, OK. Nowe pole zostało utworzone i dodane do naszej tabeli przestawnej. Musimy zmienić jego format na procentowy. Z jednym miejscem po przecinku, OK. Zmieńmy jego nazwę na zmiana sprzedaży. Standardowo Excel widzi w tym problem, więc dodajemy na końcu spację. Podobnie tutaj sprzedaż oraz sztuki. Zmiana sprzedaży powinna być przy sprzedaży. Mamy więc już sprzedaż z 2014 roku. Zmianę sprzedaży, sztuki. Teraz przygotujemy pole obliczające zmianę sprzedaży w sztukach. Szukamy sztuk 2014, podzielimy przez 13 minus 1. Pole obliczające zmianę sprzedaży w sztukach także zostało dodane do tabeli. Zmieniamy na procentowe z jednym miejscem dziesiętnym, a następnie zmieniamy opis kolumny. Kolejnym polem będzie marża, która będzie wyliczana z marży kwotowej dla 2014 roku podzielonej przez wartość sprzedaży z 2014 roku.
marża wartościowa 14 podzielona przez sprzedaż 14. Celowo nie podaję nazwy. OK. Teraz zauważamy, że pole obliczeniowe, które stworzyliśmy, nie jest takie, jak zamierzaliśmy. Zapomnieliśmy o nazwie. Znajdujemy nasze pole na liście. Jest to pole 2. I zmieniamy jego nazwę na marża procentowa 2014. Potwierdzamy poprzez OK. Ta operacja utworzyła nowe pole o nowej nazwie, ale stare pozostało. Musimy je teraz skasować. Znajdujemy pole 2, usuń. Mamy już teraz tylko 3 pola: zmiana sprzedaży, zmiana ilości i marża procentowa. OK. Formatujemy wartości na procentowe z miejscem po przecinku. Poprawiamy opis kolumny. Ostatnim polem obliczeniowym będzie zmiana marży 2014 versus 2013. Tą wartość obliczymy jako po prostu odjęcie marży z 13 roku od marży procentowej z 14 roku, czyli odjęcie dwóch wartości procentowych daje jako wynik wartość w punktach procentowych. Pole obliczeniowe, zmiana marży procentowej. Tutaj użyjemy już utworzonego przez nas pola obliczeniowego marża 2014. Jak widać więc, do tworzenia pól obliczeniowych mogą posłużyć wcześniej utworzone pola obliczeniowe. Odjąć marża 13 dzielona sprzedaż 13. Potwierdzam OK. Formatuję takie pole. Punkt procentowy nie jest standardową kategorią Excela. Wybieramy opcje niestandardowe. Następnie posłużmy się jednym z formatów procentowych, usuwając miejsce dziesiętne i dodając P kropeczka. OK, OK. Zmiana nagłówka. Nasz raport możemy uznać za zakończony. Raport przygotowany w formacie tabeli przestawnej ma tą przewagę nad zwykłymi tabelkami, że jest bardzo elastyczny. Jeżeli zamiast podziału segmentów na brandy wolimy sprawdzić, w jakich segmentach występują dane brandy, wystarczy przyciągnąć pole segment przed brand, a wszystkie obliczenia zostaną dostosowane do wybranego przez nas schematu. Wszystkie formuły obliczeniowe działają poprawnie, niezależnie od użytej kombinacji filtrów. Wybierzmy jakieś dane. Poproszono nas o ustalenie, ile produktów miało sprzedaż poniżej 100, powyżej 800 oraz w grupach co 50, pomiędzy 100 a 800. Na podstawie danych wejściowych przygotujemy tabelę przestawną. Przenieśmy informacje o sprzedaży do wierszy, a nazwę dość nietypowo do pola wartości. Teraz klikając prawym przyciskiem na kolumnie ze sprzedażą, wybieramy opcję grupuj. Początek miało być 100, koniec 800, a przedziały co 50. Potwierdzam OK i mamy taką informację. Produktów poniżej 100 było 50. Tu jest informacja, ile było produktów w każdym z przedziałów i wreszcie, ile było produktów ze sprzedażą powyżej 800. Wynik ten możemy wzbogacić o sprzedaż dla każdego z tych przedziałów, udział sprzedaży i udział w ilości produktów. Dodajmy do tabeli jeszcze raz sprzedaż. Zamiast liczby
Wybierzmy sumę. Oczywiście musimy jeszcze sformatować to pole. Na podstawie sumy ze sprzedaży wyliczmy udział. Czyli jeszcze raz sprzedaż. Zmieniamy ustawienie na sumę. Następnie procent sumy kolumny i format procentowy z jednym miejscem dziesiętnym. OK. Poprawiamy nazwy kolumn, ilość, sprzedaż. Udział. Poprawka nagłówka. Mieliśmy dodać jeszcze udział także w ilości, więc wyliczymy go na podstawie liczby produktów. Procent kolumny. Poprawię jeszcze formatowanie. Z tak przygotowanej tabeli można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. Widać na przykład od razu, że 50 produktów o najniższej sprzedaży stanowi 10% wszystkich produktów, a generują mniej niż 1% sprzedaży. Gdy 21% produktów z najlepszą sprzedażą generuje 40% sprzedaży. Kontynuując pracę nad tabelą przestawną z poprzedniego przykładu, chciałbym przedstawić dość wygodny trik. Często chcielibyśmy szybko wpisać do arkusza formułę, która liczyłaby coś na podstawie danych z tabeli przestawnej. Dla przykładu sprawdzimy, czy w kolumnie D udziały sprzedaży zostały właściwie policzone. Obliczymy je samodzielnie na podstawie danych z kolumny C ze sprzedażą. Wchodzimy w komórkę poza tabelą i próbujemy wyliczyć udział w sprzedaży dla pierwszej grupy produktów. Tak przygotowaną formułę spróbujemy skopiować niżej. Nawet po wykasowaniu wartości dolara wciąż będziemy mieli problem ze skopiowaniem tak przygotowanej formuły, ponieważ Excel zapisuje dane używając funkcji weź dane z tabeli, gdzie na przykład znak poniżej oznacza pierwszy z wierszy i aby zmieniać go na kolejne wiersze, należałoby je wpisywać ręcznie. Funkcję tą możemy wyłączyć. Po wejściu do tabeli przestawnej przechodzimy do analiza, następnie tabela przestawna, opcje i wyłączamy generuj funkcję weź dane z tabeli. W tym momencie możemy już skorzystać ze zwykłych formuł i dla przykładu sprawdzić, czy Excel właściwie wyliczył udziały w sprzedaży. Należy pamiętać, że jeżeli tabela zmieni się, formuła taka nadal będzie skorzystać z tych samych adresów, więc używanie takich formuł można uznać za sposób, aby coś wyliczyć szybko, natomiast nie należy na nich opierać raportów, które mają być używane wielokrotnie przy zmieniających się danych bądź wyborach filtrów, kolumn lub wierszy w tabelach przestawnych. Innym przykładem użytecznej formuły opartej na danych z tabeli przestawnej może być średnia sprzedaży na produkt w każdym z przedziałów. Dodajmy ją tutaj. Sprzedaż podzielona przez ilość produktów w danym przedziale. Kopiujemy to w dół. Oczywiście najwyższa jest dla produktów o najwyższej sprzedaży. Tak jak mówiłem wcześniej, należy pamiętać, że dodawanie formuł korzystających z danych w tabeli i będących poza nią
jest użyteczne jako możliwość policzenia czegoś szybko, a nie jako profesjonalne wykorzystanie tabel przestawnych. W tym przykładzie także zgrupujemy dane, ale w przedziałach o różnej wielkości. Nierówne przedziały dla wielu zjawisk ekonomicznych i społecznych są znacznie bardziej odpowiednie do przeprowadzenia analiz. Na przykład dla danych cenowych, gdzie sprzedaż produktów z segmentów value i mass wymaga podziału na wiele małych przedziałów, a ceny produktów premium są znacznie bardziej zróżnicowane. Zaczniemy od przygotowania tabeli przestawnej na podstawie danych znajdujących się w arkuszu tabele przestawne 3. Sprzedaż przerzucimy zarówno do wierszy, jak i do wartości. Kolumnie danych zmienimy ustawienia, aby pokazywany był procent sumy kolumny. Ważne jest, aby w tym przykładzie skorzystać z danych zawartych w arkuszu tabele przestawne 3, a nie tabele przestawne 2, z których korzystaliśmy już poprzednio. Jeżeli w tym samym pliku te dane były już grupowane w innej tabeli przestawnej, Excel może także w tej tabeli przestawnej zgrupować je w ten sam sposób. Czyli jeżeli mamy dwie tabele przestawne oparte na tych samych danych, nie ma możliwości zrobienia dwóch różnych grupowań. Dlatego też te dane skopiowałem do innego arkusza i na ich podstawie teraz pracujemy. Wracając do grupowania, wybieram produkty ze sprzedażą poniżej 50, klikam je prawym przyciskiem i wybieram polecenie grupuj. Kliknięcie na minus połączy tą grupę. Zmienimy ją na poniżej 50. Następną grupę chcielibyśmy zrobić dla produktów ze sprzedażą od 50 do 200, a potem co 200. Grupuj. To mogę już zamknąć. Od 200 do 400. Czterysta, 600. Sześćset, 800 to już przedostatnia grupa. Powyżej 800. Grupowanie możliwe jest na wielu poziomach. Po zaznaczeniu dwóch pierwszych grup możemy je połączyć, wybierając polecenie grupuj. W tej chwili mamy grupę poniżej 200, która rozbijana jest na grupy poniżej 50 i 50-200. Możemy ją ukryć bądź odkryć. Aby ją rozgrupować, wybieramy prawy klawisz i rozgrupuj. I wróciliśmy do poprzedniego układu. Możliwe jest też połączenie grup bez tworzenia dodatkowego poziomu. Otwieramy dwie grupy, wybieramy wszystkie ich elementy, a następnie polecenie grupuj. Utworzyliśmy jedną grupę. Stare grupy przestały istnieć i na ich miejsce powstała nowa grupa, którą nazwaliśmy poniżej 200. Nie ma możliwości łączenia grupowania automatycznego o równych przedziałach, pokazanego w poprzednim przykładzie, z grupowaniem o nierównych przedziałach, pokazanym w tym przykładzie. Tabelę przestawną możemy utworzyć nie tylko na podstawie danych będących w arkuszu Excela, ale także na podstawie danych zewnętrznych. W tym przykładzie będziemy wykorzystywać bazę danych Microsoft Access,
znajdującą się w pliku katalogu z ćwiczeniami Excela. Przed przerobieniem tego przykładu sugeruję zapoznać się z lekcją kwerendy. Aby wstawić do arkusza tabelę przestawną opartą na bazie Access, wybieramy kartę Wstawianie, tabela przestawna, a następnie Użyj zewnętrznego źródła danych. Po kliknięciu Wyszukaj więcej wybierzemy katalog, gdzie znajdują się nasze dane. Wybieramy bazę danych, klikamy Otwórz, a następnie wybieramy tabelę w bazie danych, z której chcemy korzystać. Wchodząc do pliku Accessa poprzez wstawianie tabela przestawna Użyj zewnętrznego źródła danych, niestety możemy wybrać tylko jedną tabelę naraz. Przejdźmy do innego sposobu, który umożliwia znacznie więcej opcji. Z karty dane wybieram pobieranie danych zewnętrznych z innych źródeł i program Microsoft Query. Wskazuję, że podstawą będzie baza w Accessie. Potwierdzam. Wskazuję, gdzie znajduje się plik z bazą danych. Wybieram go, potwierdzam. Tutaj widzę tabele, jakie są w tej bazie Accessa. Po otwarciu, klikając na plus, widzę nazwy kolumn. Klikając je podwójnie lub wybierając strzałkę, mogę je przerzucić do kwerendy. A z tabeli sprzedaż wybiorę wszystkie. Przechodzę dalej. Tutaj mam opcję filtrowania danych. Mogę je filtrować według różnych kryteriów. Te opcje zostały omówione już w lekcji kwerendy. Takie same opcje są dla każdej z kolumn, które wybrałem. Przechodzę dalej. Następnie są opcje dotyczące sortowania. Podobnie w tym przypadku proponuję zapoznać się z materiałem będącym w lekcji kwerendy. Wreszcie wybieram zakończ. I raport w formie tabeli przestawnej. Akurat stałem w tej komórce i tu nasza tabela została wstawiona. Przechodzę do opcji i wybieram układ klasyczny. Mogę już tworzyć sobie tabelę przestawną dokładnie tak samo, jakbym to robił w przypadku, gdyby dane były w pliku Excela, a nie w zewnętrznej bazie danych. Zaletą takiego rozwiązania połączenia Excela z bazą danych Accessa jest to, że możemy dane w dość prosty sposób aktualizować, gdy zmienią się w bazie Access. Często, gdy dostaniemy od kogoś plik Excela i nie możemy znaleźć, gdzie jest źródło danych do tabeli przestawnej, z pewnością jest to właśnie kwerenda i połączenie z zewnętrznym plikiem, przeważnie plikiem Microsoft Access. Aby odświeżyć dane, wybieramy polecenie Odśwież. Oczywiście zmiana będzie tylko wtedy, gdy zaszły zmiany w oryginalnym, źródłowym pliku Microsoft Access. Powyższe przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości tabel przestawnych, ale pozwalają wyrobić sobie umiejętności pracy z nimi, dzięki czemu użytkownik Excela sam może dalej zgłębiać ich możliwości w związku z konkretnymi problemami biznesowymi.